Podopieczni Piotra Będzikowskiego wciąż mają szansę na zajęcie drugiego miejsca, gwarantującego udział w barażach. Nie wszystko jednak zależy od szczypiorniców z Legnicy, gdyż rywale muszą zgubić punkty. Zespół z Końskich ma bardzo łatwych przeciwników w tych dwóch ostatnich kolejkach, więc musiałby zdarzyć się cud, abyśmy przeskoczyli ich w tabeli. Ogólnie myślę, że te miejsce, które zajmujemy, czyli te miejsce, które zajmowaliśmy przez cały sezon w granicach drugiego, trzeciego, i tak jest w miarę niezłym wynikiem, zważywszy na wszystkie trudności organizacyjne przede wszystkim, które mieliśmy na początku sezonu. Później one w miarę się unormowały, więc myślę, że taki z przekroju całego sezonu możemy być zadowoleni z nawet trzeciego miejsca. Spotkanie Miedzi z Zagłębiem Sosnowiec zostanie rozegrane w sobotę o godzinie 16 w hali przy ulicy Lotniczej w Legnicy.